Dzień dobry wszystkim, witajcie. Mieliśmy obierać, Kasia. Przychodzi koło 10 wieczorem i słychać takie szeleszczenie w tych trawach. Żyjesz? Tu nie ma żadnej kontroli. Chaos. Ale ten Łukasz jest pomysłowy. Welon. Piękny, ale no niestety też w cenie. Ja muszę jeść na euro. Więc widzimy się na naszej działce. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Moi drodzy, jestem o poranku tutaj przy porannej kawie. Łączę się ze wszystkimi osobami, które teraz piją kawę, które oglądają nas również rano. Łączę się też z osobami, które piją herbatę, yerba mate i wszystkie inne napoje niealkoholowe, bo przed 12 nie wypada pić w ogóle alkoholu, a w ogóle najlepiej to nie pić go wcale. Więc moi drodzy, przy kawusi przygotowuję się do dzisiejszego dnia, a dzisiaj w planie mam zajęcie się po prostu tym ogrodem, bo ostatnimi czasy było stolarka, było wycinanie, piłowanie, malowanie, a teraz chciałbym się zająć tymi figami. Mamy bardzo dużo fig i chciałbym je dzisiaj zebrać. Później pójdę do ogródka Kasi, razem z Kasią opowiemy Wam, jak wygląda sytuacja z jej wysiewem, nasadzeniami, sałatami, koprami i różnymi innymi rzeczami, które od miesiąca, 2 miesięcy już rosną. Pokażemy Wam, jak to wszystko tutaj wygląda i na koniec zabierzemy Was na targ. Pojedziemy na targ rolniczy, tutaj do naszej miejscowości niedaleko. Kawka wypita, idę do roboty. Rulant Scotta! Rolujemy! Nie ma? Yes! Nie ma? Yes! Mam zakaz zabaw z kotem rękami. Już jestem poraniony, bo kotka coraz mocniej drapie. Jeszcze jak była taka malutka, to tak chwytała tymi łapusiami moje dłonie i bawiła się, a teraz to już, no już nie ma takiego delikatnego chwytania, tylko jest po prostu walka. Dorasta nam kotek. O Jezu, ile fig. Dobra, zaczynamy figobranie. Myślę, że taką miskę to ja zbiorę w ciągu kilku minut. To jest bardzo dużo. Ta figa niestety, ona jest obrośnięta czernicą, tą jeżyną. Gigant. Taka malutka, a dojrzała. O, bon dia! Bon dia! Bon dia, kochana! Bon dia, kochany! Skarby naszej ziemi. Skarby naszej ziemi, chcesz skosztować? Mam dla Ciebie tutaj przygotowane figi. Jest ich po prostu milion, miliard milionów. Niestety dużo jest tych głęboko tak, żeby trudno jest dostać się, bo są te kujące krzoki, ale... ale słodkie! Oho. O wow! Te dojrzałe zacząłem jeść już z kulką. Co? Pycha. Bon dia! Dzień dobry wszystkim, witajcie. Przyszła moja pomocnica. Mam też przepis na marmoladę. Co możesz zrobić? Mieliśmy jej obierać, Kasia. Żartuję, ja też cały czas podjadam. Mamy pierwszą miskę i trochę w skrzynce, idziemy do drugiej figi. Żyjesz? Biedna ta kamera na tej działce. Jesteśmy teraz pod drugą figą na końcu działki przy strumyku naszym i ona została wyczyszczona. Całą tą narośl z dzikiego pnącza ja po prostu usunąłem i muszę Wam powiedzieć, że się opłacało, bo te owoce, które są na tych gałęziach, są dużo większe przede wszystkim są łatwo dostępne i widać, że no jest duża różnica. Tam były takie mierne, marne te owocki, a tutaj są po prostu giganty. Wszystkie te figi to są po prostu gigantyczne. Warto dbać, warto pomagać roślinkom, usuwać szkodniki. Patrzcie na to. Miam, miam. To jest po prostu wielkości jabłka małego. Albo jakaś wielka śliwka. No. Mega pycha. Jestem przeszczęśliwy, że mamy owoce na drzewie. Na działce. Do roboty. Progres. Tyle uzbieraliśmy w dosłownie chwilę. Jest bardzo pięknie, jest cudownie. Tu nam przygrywa muzyczka relaksacyjna. A tutaj, właśnie pokazywałem Kasi przed chwileczką, że tutaj z tej dziury wychodzi jeż. I tutaj były figi dla niego zostawione. I zobaczcie, tylko została taka ugryziona jedna skórka. 3 figi zjadł. Przychodzi koło 10 wieczorem i słychać takie szeleszczenie w tych trawach. I jak się kiedyś kąpałam w wannie, to go słyszałam. Raz Łukasz przyświecił latarką, bo tak tu szeleścił. Zastanawialiśmy, co to jest, no i się okazało, że to właśnie jeż. Także teraz jak słyszę ten szelest, to już wiem, że jeż przychodzi. Zazwyczaj koło 10 wieczorem. To co, trzeba mu teraz uzupełnić barek? Oho, kot też wie, że tam jest przetajemne przejście. Kot się zna z jeżem. Już się poznali. A co, widzieli się? No tak. Pamiętasz, kiedyś tam siedziała tak długo, my siedzieliśmy pod Neszprą? A ona gdzieś nam wnikła. I ją odkryliśmy i ona wtedy z tym jeżem stała naprzeciwko siebie. No pięknie. Kocie, patrz! Stary wyszedł na drzewo. No nie, samda na górze, bo zostawimy ptaszką. Kusia, popatrz, gdzie ja wyszedłem. Dawaj tu na górę do mnie. Ja się wspinam do góry, a tutaj leżą na podłodze. Leżą prawie, że na podłodze figi. Dobra, dosyć tego figobrania. Jest duża różnica w zbiorach. Z tego drzewa, które było zadbane przeze mnie i przez Kasię, które zostało usunięte jeżyny, to jest figa średniej wielkości. Z tego drzewa wyczyszczonego, to jest z tego, które musiało walczyć ze pasożytem. I tu wszystkie figi, 5, które wezmę, 4, wszystkie są takie malutkie, a tu po prostu biorę 4, one są wszystkie większe. Wszystkie są dużo, dużo, dużo większe. Więc trzeba wyczyścić tamtą figę. Na pewno, żeby mieć takie piękne, duże, soczyste, wielgachne figi. Myślałem też, że zrobimy paczki dla naszych sąsiadów, z którymi żyjemy w takich w miarę bliskich kontaktach. Mamy jednego pana od siana, pana od drabiny, panią architekt i takiego pana, którego starszego poznaliśmy przy studni. Zrobimy im 4 paczki z figami, zaniosę im, żeby sobie po prostu zjedli. Może mają swoje, może nie, nie wiem, ale myślę, że na pewno im będzie miło, jak dostaną od nas paczkę, plus podzielimy się naszymi zbiorami, bo to jeszcze nie koniec. To, co dzisiaj zebraliśmy, to dopiero jest pierwszy zbiór. Jeszcze nas czekają przynajmniej 2 zbiory, bo tego jest naprawdę jeszcze bardzo dużo na tych gałęziach. Teraz będziemy myć, płukać. Kupiłem u naszego sąsiada w ogóle, teraz jak byłem na zakupach obiadowych, kupiłem melony. Sprzedawał 4 takie melony za 5 euro, czyli za 1,20 € wychodzi jedna sztuka. To jest produkcji portugalskiej, tutaj regionalnej, i to jest sierpień, to jest miesiąc zbiorów melonów i one są po prostu wszędzie do kupienia, można je kupić w każdym sklepie. No i często też ludzie przy drodze je sprzedają, a nasz sąsiad je gdzieś tutaj uprawia, dlatego sprzedaje je u siebie w domu. i byłem u niego i kupiłem 4 melony, pyszne, słodziutkie. W środku są takie, kurde, co to jest za kolor? Żółte? Żółte? Takie miodowe, o, powiedzmy takie miodowe. Pokażę wam do słońca. Tak to wygląda w środku. Pyszna sprawa. Nie za słodki, a bardzo smaczny. Kupiłem też dzisiaj taką bardzo ładną ceratę. Znaczy, mi się ona bardzo podoba, może niektórym ludziom się nie będzie podobać, ale na takie portugalski wzór takiego azulejos, takich kafelków portugalskich. Trochę mi przypomina hiszpańskie cytryny. Pozdrawiam hiszpańskie cytryny z tej strony. No i taki ładny wzorek, zielony. Więc wymyśliłem, że przykryjemy ten stół ceratą i na tej ceracie będziemy suszyć. Suszyć będziemy figusie. O wow, super to wygląda. Ogólnie nie przepadamy za ceratami. Jesteśmy z pokolenia, które nie lubi cerat, ale po 40 jak się już idzie, to ceraty wracają do użytku. Spoko, ładnie to wygląda. Kurde, podoba mi się cerata. Dobrze, przetrzetam teraz z kurzu i lecimy. My po prostu będziemy robić i odkładać je na bok. Potem jak uzupełnimy cały stół, to wtedy wyniesiemy go do słońca. Okay. Myślę, że zajmie nam to chwilę. Takie ładne są na dole, tak? Dla sąsiadów. Tak, to dodajmy sobie to tutaj. I jazda. O, to jest właśnie różnica między nami w obrazku. Czemu? No bo ja układam w liniach. A jestem totalny mes. Chaos. Pierwsza miska zrobiona, gotowa. Można wystawić na słońce teraz. Żeby nam tego muchy nie zjadły, kupiłem moskitierę. Ale ten Łukasz jest pomysłowy. Bo tu jest naprawdę bardzo dużo much w tej okolicy i one by tutaj miały dzisiaj raj. Zrobiłem Kasi taką bardzo drogocenną, designerską przypinkę do włosów. Welon. Czarny welon. Ten projekt mam skończony i zamknięty na dzisiaj. Będzie się to suszyło przez najbliższe kilka dni. A teraz pójdziemy do Kasi zobaczyć, jak tam sytuacja z jej grządkami. Witam w ogrodzie u Kasi. Jakiś czas temu, z miesiąc temu to było, zrobiłam takie grządki, 2 rabaty podwyższone i wysiałam z nasion dużo warzyw. No i dzisiaj zobaczycie efekty, a są to, uwaga, 1 koperek, brawo koperku, dziękuję, i 1 cebulka. I to wszystko. Co to, a co to jest? To są rośliny pionierskie tak zwane. Aha. Tu powinien być koperek też, a wyrosła trawa. Mamy 1 koperek i 1 cebulkę. No ale to lepsze to niż nic, no to znaczy, że jeszcze... Znaczy cebulek było więcej, ale się nie utrzymały i wyrosła też rzodkiewka, która niestety została spalona przez słońce, no bo to nie jest sezon na wysiewanie. Ja to po prostu zrobiłam, żeby zobaczyć, co się wydarzy, no i Brawa dla Koperka. Możecie Koperkowi dać łapkę w górę, bo jest po prostu przekozak. A teraz zapraszam na rabatę sałatową. No, sałaty to na pewno się przyjęły. Patrz, jak dużo jest sałat. Mój drogi, to też są rośliny pionierskie, to będę właśnie plewić. Z sałat wyrosła nam jedna sałata, też brawo dla tej jednej dzielnej sałaty i mamy ją tu. Wyróżnia się kolorem. Mam nadzieję, że przeżyje. No chyba już skoro tyle wyrosła, to może ją zjemy. No to wszystko to są tak zwane rośliny pionierskie, czyli chwasty. Rośliny pionierskie to określenie mamy z takiego bardzo fajnego vloga, kanału na YouTubie, który oglądamy od jakiegoś czasu. Permakultura TV. Permakultura TV, dokładnie. I codziennie dodają nowy film. Tak, fachowcy w temacie właśnie permakultury, uprawy roślin, takiej ekologicznej, świadomej. Więc ja co jakiś czas sobie oglądam, żeby się dokształcić i tam właśnie pojawiło się określenie... Pomalutku, tylko żebyś się nie rozpędziła, żebyś tej nie usunęła. Tam się właśnie pojawiło określenie rośliny pionierskie i się przyjęło do naszego słownika teraz. My tu mamy prawie wszystkie rośliny pionierskie, więc tak... No szkoda, jest mi trochę smutno. Trochę mi się chce śmiać, ale po prostu się uczę. Na pewno to, co zrobiłam niepoprawnie, to to, że niepotrzebnie nie przesiałam dobrze tej ziemi stąd. I tutaj były już nasiona tych roślin wspomnianych pionierskich. Ale... uzupełnijmy to tymi gotowymi już, wyrośniętymi sałatkami, które są tutaj dorosną, a za rok zrobię to tak, jak Bóg przekazał na wiosnę. Pozostając w temacie roślin pionierskich, to jeszcze ja Wam pokażę i podzielę się jedną historią związaną właśnie z roślinami pionierskimi, czyli chwastami. Jesteśmy teraz przy naszej łazience. Parę odcinków wcześniej robiłem łazienkę, to była toaleta, to jest łazienka i ja nasypałem tutaj po prostu ziemi, wziąłem tą ziemię stamtąd i nasypałem tu i to wszystko było, no jest zasypane, może tutaj na ujęciu gdzieś rzucimy jak to wyglądało wcześniej, a jak to wygląda teraz i zobaczcie jaki piękny ogród się nasiał sam, nic z tych rzeczy ja nie nasiałem, to jest jakieś coś. Mamy tutaj jeszcze coś innego, jeszcze coś innego, jeszcze coś innego, jeszcze coś innego. Te nasze pałki trzcinowe się przyjęły tak, że już musiałem je ucinać tam u góry, bo już wchodzą do łazienki z tamtej strony. No nic, w każdym razie pięknie mi tutaj zasiało się. Ja to chciałem wyplewić jakiś czas temu, ale potem pomyślałem, nie. Zostawiam, bo to ładnie wygląda, daje cień. Te kwiatki, tu były kwiatki też takie małe, więc... Tu były wcześniej też ładne kwiatki na tym chwaście, więc chwasty nie są złe. Jesteśmy w miejscowości Santarém i tutaj w drugą i czwartą niedzielę miesiąca są organizowane targi. Targowisko jest. Rolnicze. Rolnicze, no. Teraz Wam pokażę, co tu mają. Mają też ubrania. Cyganie sprzedają ubrania. Ja idę sprawdzić, co tam mają w tym tygodniu. O, tu są kurki. To takie biedne. O, jakaś ciekawa. I kaczki też są. O, zobaczmy. O, weźmie. Biedne kaczuszki, takie małe klatka. To nie wiem, co to jest za zwierzę. Jakaś perliczka. O, Kasia lubi to stoisko. Tutaj sprzedają kosze wiklinowe. Przeróżne, piękne. O, a propos Kasi, to właśnie Cię tu znalazłam. Powiadam, że Ty lubisz tutaj to miejsce. Moje stanowisko. Tak, to jest tak piękne rzeczy. Torebki. I są też takie fajne kosze na plażę, czy tam na piknik. 50 euro taki koszek kosztuje. Ładnie zrobiony, wykonany. Tip-top. Piękne, ale no niestety też w cenie, więc jeszcze nic nie mam. Może na przyszły sezon letni kupię sobie jakiś fajny kosz. Może w Maroku, jak pojedziemy do Maroka znowu, to będą sprzedawać też takie wiklinowe rzeczy, bo w Maroku też robią takie rzeczy. Te są z Afryki w ogóle, większość, wszystkie te rzeczy są z Afryki. Nie. Pamiętasz, byliśmy w takim miejscu, gdzie był kosz wypleciony w środku miasta, czy taki posąg był kosza. Oni tu gdzieś je robią. Portugalii. Tak, to są, wydaje mi się, Portugalii. Ale niektóre rzeczy widziałem są z zagranicy. To szkulpę. Made in Portugal or sim tudo? Yeah. Isto não. Não. Isto tudo. Isto like Africa or Maroko. Mhm. Takie, to jest z Maroka, dokładnie. Te rzeczy z trawy. A wiklina jest z Portugal? Sim. To jest portugalskie. Te wikliny są z Portugalii. Tu niedaleko nazwa się to wyplatają. A te rzeczy z trawy, takie jak to, I te torebki to są z Maroka. Wyjaśniło się? Tak. Dobra, chodźmy kupić sałatki, co? Już? Ja jeszcze nie przeszłam. Aha, no dobra. To jeszcze przejdziemy się, zobaczyć co tu mają. Nie wiem, czy wy tu widzicie, ale tu są sery, przeróżne portugalskie sery i wędliny. A propos serów, to ostatnio byliśmy w takiej restauracji na moje urodziny, gdzie podali nam sery i dodali do tego taką morelową, czy chyba morelową, albo brzoskwiniową taką konfiturę. I jak dodaliśmy na ser, to po prostu było pyszne, bo samych serów portugalskich, one mają jakiś taki dziwny smak. Nie ma takiego intensywnego, pysznego smaku jak włoskie czy polskie sery. Takie dziwne są te portugalskie sery, ale z tą marmoladą pycha. O, są też suszone figi. I tu suszą całe te figi. 6 euro za kilogram. O, te rodzynki są dobre, ja bym je kupił. Oliwki z pomarańczami. To jest jakaś herbata chyba. To co ta? Frisada. Ta frisada to jest to samo. Podsłuchałem tutaj. I tą? I tą różową, no. Signora, jest possible sejsz esta i sejsz esta, por favor. Esta? Sim. Esta? Sim. I maj. I... cebola? Winty? Winty. 20 cebulek jest za 1 eurasa. I chcesz jeszcze rukolę albo coś takiego? To co chcesz? Ja muszę jeść no euro. Szpinacz? Nie. A które? To jest szpinak i to jest szpinak, teraz mamy wybrać. Może ten. Co myślisz? Sejsz? A w przyszłym roku będziemy sadzić buraki. I brukselki nigdy nie będę sadził, bo nie lubię. Też? Obrigada. No to teraz szybciutko do domu na sadzenia, ale po drodze jeszcze zjemy obiad, więc widzimy się na naszej działce. Moi drodzy, mamy poniedziałek. Wczoraj wróciliśmy z Santarém do domku i ponieważ była niedziela, stwierdziliśmy, że już nie będziemy wykonywać żadnych prac. Dlatego przyniosłam nasze roślinki do miednicy. Nawadniałam je wczoraj, dzisiaj troszeczkę tak spryskiwałam. No i teraz biorę się za sadzenie. Tylko sobie sprawdzę, jakie odległości mam zachować. I lecimy z sałatami i ze szpinakiem i z cebulką. Ale ona ci pomaga. Niesamowicie jest zaciekawiona. No i teraz to wygląda... Teraz to wygląda jak ogródek. Wreszcie coś wyrosło. Coś zielonego tu jest. No piękną będziemy mieć sałatkę. A cebula będzie w osobnym? Tak, cebula pójdzie tam. Tu będzie co, szpinak? Tak, jeszcze szpinak tu właduję. No. Jezus, no nie wytrzymał, ten kot jest najwspanialszy na świecie. No to jeden szpinak poleci tu. Arusia! Tu. Nie, bo ty już tu się... Uciekamy. Już się wiem, do czego tu szykujesz. Idź biegać. Mamusia tutaj robi dołki. Sałata już jest. Mamy 2 rodzaje sałaty. Nie wiem jakie są nazwy, ale będzie widać różnicę. A teraz lecimy ze szpinakiem. Też mamy 2 rodzaje. Zabrała ci. No nie, no po prostu czego się nie robi, żeby być na YouTubie? Ten kot jest najlepszy na świecie. O. Wygląda to marnie, ale może odżyje. Dacie radę, sałatki. Dobra, teraz cebulki i drugi szpinak. Rusia ogrodniczka, ale ona jest duża już. Jest po prostu ogromna. Jeśli ktoś obcy obserwowałby te grządki z boku, no to myślę, że domyśliłby się szybko, że jesteśmy z Polski, bo najwięcej tutaj będzie teraz cebulki. Jak wiadomo, cebula to ważne warzywo. W naszej kulturze. Ja kocham cebulę. Wiem, że dużo ludzi nie lubi smaku, a ja nie wyobrażam życia bez cebulki. Boże, a Łukasz jaką dobrą cebulową robi, matko. Jak jej urośnie ta cebula tutaj, to jej zrobię cebulową, taką pyszną. Mamy nawet taki specjalny żeliwny garnek, w którym tak fajnie się przypieka ta cebula. Ale najpierw musisz to zadbać, musisz to podlewać i musi to urosnąć. Myślę, że kot to będzie podlewał. No nie wątpię w ogóle. Patrz co ona robi, patrz co ona robi. No. Ona pije w ogóle z tego. Ja raz widziałem, że ona była, tak, była pełna. Też z tego piła. Teraz jest. Myślę, że się nagrało. Jest nawet pół konewki, ale ona normalnie pije z tej konewki, lubi. Więc nigdy nie możemy wlewać żadnego nawozu. Nie, do nawozu mam specjalny raz. Tak. Zawsze. Zresztą my już nie będziemy stosować nawozu. No na pewno. Tak. Na pewno. W permakulturze się nie stosuje. Tak. Tak. Dziewczyny tutaj sadzą, a ja wam pokażę, jak przez jedną dobę, no bo w sobotę to zrobiliśmy, to niedzielę, no chyba dwie doby nasze figi się suszą. Całkiem to wygląda, mam poprzypinane po prostu, żeby mi muchy ani żadne inne owady tu nie wleciały i patrzcie się, wysychają. Tak, schnie to ładnie, ale jeszcze to dobrych parę dni potrzebuje. Dobra, gdzieś mi tu wleciała chyba jakaś mucha. Fuj, uciekaj to wredna Franco. Nie do końca wierzyłem, że to się może udać, ale schnie. Jutro ma być 33 stopnie, więc myślę, że jutro to przyspieszy ten proces wysychania. Dobra, jak tam, gotowe? Wszystko, tak, mam zasadzone, podlewam, no i trzymajcie kciuki za te rośliny. Na tle zachodzącego słońca podlewanie. Jeszcze raz chyba tu przyjdzie. Podlewanie w wanie. Tym oto miłym akcentem, moi drodzy, kończymy tego vloga. Bardzo dziękujemy za waszą obecność, za to, że byliście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że wam się vlog podobał. Jeśli tak, zostawcie nam łapkę w górę. Jesteśmy otwarci na pytania i na sugestie. Będę sypała głowę popiołem, jeśli uznacie, że coś tu źle poszło. Dajcie mi znać. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy was. Pa. Razem z kotem. Ari, pożegnaj się. Pa. Do zobaczenia za tydzień. Marunka. Nie tu. Ha, pa. Do widzenia.